Nie cichnie echo po wypadku na autostradzie A1, podczas którego śmierć w wyniku spalenia poniosły 3 osoby. Sam Zbigniew Ziobro zabrał głos, a dziś wiemy zdecydowanie więcej o przyczynach tego wypadku oraz zmieniło się kilka rzeczy, które pierwotnie zakładano. Ustalono prędkość oraz wiadomo, kto kierował BMW. Dodatkowo informacją z ostatniej chwili jest to, że Zbigniew Ziobro przekazał, że policja poszukuje 31-letniego kierowcy BMW. Jego imię i nazwisko, jak podano w komunikacie, to Majtczak Sebastian Waldemar. Urodził się 31 maja 1991 roku w niemieckim Bonn. Posłuchajcie nowych faktów oraz nowych ustaleń w sprawie zdarzeń z tego feralnego dnia. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał najnowsze ustalenia dotyczące koszmarnego i tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A1, w którym rodzina z małym dzieckiem spłonęła w samochodzie marki Kia. Chodzi o prędkość, z jaką poruszało się BMW, które jak się okazało, również brało udział w tym wypadku. Przypomnijmy, do wypadku doszło 16 września 2023 roku, kilka minut przed godziną 20 w powiecie piotrkowskim. Rzeczniczka prokuratury w tym momencie również zabrała głos w tej sprawie. O tym z kolei możecie poczytać w komentarzach pod moim poprzednim filmem na temat tego wypadku. Jest się na czym rozwodzić, ale nie o tym. Wróćmy do wydarzeń. Pierwotnie według oświadczenia policji w wypadku uczestniczył wyłącznie jeden pojazd. To Kia miała uderzyć w barierki z niewyjaśnionych okoliczności. Fala hejtu i ogromny feedback społeczności internetowej zaczęła domagać się sprawiedliwości. W internecie pojawiło się szereg nagrań, które według komentujących były całkowicie bagatelizowane przez policję, która notabene uważała, że nagrania z sieci nie mogły posłużyć jako dowody. I to można faktycznie zrozumieć. Prokuratura wskazała, że anonimowe nagrania z sieci nie mogą być dowodem w sprawie, dlatego ta prosi ich autorów o zgłaszanie się. Jak czytamy na stronie Interi, jeden z autorów wypowiedział się: chętnie się zgłoszę. Uważam, że sprawca powinien ponieść konsekwencje swoich czynów. Sam mam 7-letniego syna i nie wyobrażam sobie znaleźć się w podobnej sytuacji. Koneksje i pieniądze nie powinny ocalić sprawcy. Tak komentuje. Jednak fakty były oczywiste. Już na pierwszy rzut oka, wy sami, internauci, dostrzegliście, że prędkość BMW przekracza prawie co najmniej dwukrotnie prędkość dopuszczalną na autostradzie. Początkowo spekulowało się o prędkości rzędu 300 km na godzinę. Finalnie podano do publicznej informacji, że prędkość BMW oscylowała w granicach 254 km na godzinę, więc internauci niewiele się pomylili. BMW uderzyło w tył samochodu marki Kia, w którym znajdowały się 3 osoby. Strażacy ujawnili, że zniszczony pojazd marki BMW stał 200 metrów od wraku. Jego kierowca i pasażerowie wymagali pomocy medycznej. Policja w mediach podała jednak pod wątpliwość, by BMW w ogóle uczestniczyło w zdarzeniu. Nagranie, które można nazwać kluczowym, jednoznacznie pokazuje jadące z dużą prędkością auto, błyskające światłami. To straszne. Widziałem to na żywo. Wrak tego auta. Wszędzie na autostradzie ubrania, buty, poduszki dziecka. Coś ogromnie strasznego. Opisywali świadkowie zdarzenia. Przejeżdżałem tam minutę po zdarzeniu. Myślałem, że auto się zapaliło, a ludzie uciekli. Po przeczytaniu o tej tragedii nie mogliśmy dojść do siebie. Ogień był tam przeogromny. Dodała inna osoba, która widziała wszystko na własne oczy. Według osób, które usiłowały pomóc poszkodowanym, kilkaset metrów od płonącego wraku zatrzymało się BMW. Auto miało rozbity przód. Świadkowie opisywali szokujące zachowanie 31-letniego kierowcy. Nawet nie wyszedł do nas, by cokolwiek pomóc. Nic, siedział jak szczur przy aucie, 200 metrów dalej. Mówią w rozmowie z faktem. Próbę ugaszenia samochodu marki Kia mieli podjąć pasażerowie busa podróżującego w tamtym kierunku. Podobno słyszeli wrzaski z płonącego wraku i wołanie pomocy. Na miejscu była też Natalia. Widok przerażający. Wszędzie były porozrzucane rzeczy. Widziałam nawet plecaczek dziecka. Później w sieci pojawiły się informacje o możliwych rodzinnych powiązaniach kierowcy BMW z funkcjonariuszem policji. Jak czytamy na stronie RP, we wtorek prokurator Magdalena Członkowskie-Musioł z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim przekazała, że prawdopodobnie doszło do nieustalonego zjechania samochodu marki Kia i uderzenia w bariery, a samo BMW prawdopodobnie zahaczyło o ten samochód. Łukasz Zbolarski z branżowego portalu BRD24.pl zauważył, że taka hipoteza stoi w poważnej sprzeczności z tym, co do tej pory ujawniono na nagraniach z momentu wypadku.
Widać na nich wyraźnie, że coś uderza w samochód Kia, gdy ten znajduje się jeszcze na jezdni. Widać nawet iskry, a potem dopiero auto to wypada za pas ruchu i uderza w bariery. Cytując dalej, odnosząc do pojawiających się w mediach informacji dotyczących rzekomego pokrewieństwa funkcjonariusza, który przybył na miejsce wypadku z kierowcą BMW, prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała w komunikacie, że doniesienia te zostały zweryfikowane jako nieprawdziwe. Sprawa ta stała się niesamowicie medialna. To za sprawą internautów szukających prawdy i sprawiedliwości. I nie dziwię się naszej polskiej społeczności, która niejednokrotnie mówiąc najlżej jak się da, poddawana jest próbie nerwowej wytrzymałości przez sytuację geopolityczną tego kraju. W sprawiedliwość zdają się nawet nie wierzyć funkcjonariusze naszego pięknego kraju, którzy wygłaszają tezy, że do sądu idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość, co pomaga bronić powyższą tezę. Sam Zbigniew Ziobro zabrał głos i zapewnił w komunikacie, że dowody w tej sprawie zostały zebrane bardzo skrupulatnie. Jak mówił, samochód, który jest przedmiotem analiz biegłego, to bardzo nowoczesna jednostka, która posiada w swojej pamięci zapisy elektroniczne istotne dla odtworzenia parametrów, m.in. szybkości jazdy tego samochodu. Jak wyjaśnił, polska filia BMW nie miała narzędzi informatycznych pozwalających na uzyskanie dostępu do zapisów samochodu. Specjalny program trzeba było sprowadzić z Niemiec. Ustalenia pokazują, że samochód BMW jechał z szybkością co najmniej 253 km na godzinę. To pozwoliło prokuraturze w oparciu o wstępną opinię, którą wydał biegły, przygotować dalsze czynności procesowe, które będą oznaczały przejście tej sprawy w inną fazę procesu, powiedział Ziobro. Ostatnim jego miejscem zamieszkania była Łódź. W miejscu zdarzenia prędkość była ograniczona do 120 km na godzinę. W czwartek mężczyźnie zaocznie postawiono zarzut spowodowania wypadku, jednak nie został on doprowadzony do prokuratury. Wydałem polecenie, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek sprawcy, przekazał Ziobro. Została wydana tzw. czerwona nota Interpolu, zastosowany europejski nakaz aresztowania. To kwestia czasu, gdy sprawca zostanie zatrzymany, podkreślił minister sprawiedliwości. Rodzina kierowcy zapewnia, że ten, Sebastian, stawi się przed wymiar sprawiedliwości. Jedną godzinę przed publikacją tego odcinka musiałem go skasować i uzupełnić o najnowsze informacje. Wydałem też polecenie, aby prokurator rozważył uzupełnienie kwalifikacji prawnej czynu o sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym. Prosiłem też o rozważenie w dalszym biegu postępowania, jeśli okoliczności by na to wskazywały, możliwość kwalifikacji zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To dotyczy sytuacji ekstremalnej i takiego zachowania kierowcy, które prowadziłoby do radykalnego naruszenia elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekazał na piątkowej konferencji Zbigniew Ziobro. Uwaga, informacyjnie, za ukrywanie podejrzanego lub pomoc w jego ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Jak podkreśla dr Jonatan Hasiewicz, radca prawny, inżynier ruchu drogowego, ten kierowca robił co chciał, mógł manipulować okolicznościami sprawy, prowadzić jakieś nieformalne rozmowy. W takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z tak tragicznym wypadkiem, zasadniczo stosuje się tymczasowe aresztowanie przynajmniej na 3 miesiące na etapie postępowania przygotowawczego. Ja z kolei myślę, że większość z nas się z tym zgodzi. Materiał dowodowy był gromadzony bardzo skrupulatnie, ale warunkiem postawienia skutecznego zarzutu było pozyskanie choćby wstępnej opinii biegłych. Prokurator w oparciu o wstępną opinię biegłego będzie stawiał zarzuty podejrzanemu, co podkreślał Ziobro na konferencji prasowej. A przypomnijmy, od wypadku minęły 2 tygodnie. Na stronie Autoświat pojawiły się z kolei ciekawe badania. Poddano próbie obliczenia drogi hamowania samochodu BMW. Obliczając długość drogi hamowania kierowcy BMW na autostradzie A1, założyliśmy, że jego czas reakcji był standardowy i wynosił około 1 sekundy. Od momentu zauważenia przeszkody do wciśnięcia hamulca przejechałby więc około 70 metrów. Z kolei od momentu wciśnięcia hamulca do pełnego zatrzymania samochodu przejechałby 360 metrów. Tym samym całkowita droga zatrzymania przy prędkości 253 km na godzinę wynosiłaby około 430 metrów. A jak podano w komunikatach, prędkość minimalnie wynosiła 253. Prędkość ta zatem mogła być większa. Jest również kilka innych szokujących faktów, które przytaczam teraz, na końcu tego materiału. TVN24, ale i też Fakt, opisuje, że udało się im dotrzeć do treści sporządzonych tamtego wieczora dokumentów. Jeden z pasażerów BMW przyznał, że pił alkohol. Z wersji przekazanej ratownikom wynikało, że siedział on obok kierowcy. W pewnym momencie, jak mówił, inne auto zajechało im drogę. Potem było kilka uderzeń. Pasażer twierdził, że pobiegł z gaśnicą w kierunku rozbitego pojazdu, ale nie udało mu się nikogo uratować.
W notatce z akcji jest adnotacja, że czuć od niego woń alkoholu, ale jest to informacja przeze mnie niepotwierdzona. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, podobnie jak drugi z pasażerów. Ratownicy, jak wynika z dokumentów, nie mieli problemów ze wskazaniem kierowcy. Mężczyzna ten odmówił hospitalizacji. Podpisał osobiście dokument, w którym rezygnuje z pomocy medycznej. To wszystko można wyczytać na jednym z portali. Jak ustaliła redakcja TVN24, autem BMW, które miało doprowadzić do wypadku, miało podróżować trzech mężczyzn. Jeden z nich, 32-letni, miał siedzieć obok 31-letniego kierowcy. Tuż po zdarzeniu z udziałem prokuratora i biegłego dokonano oględzin miejsca wypadku, zwłok oraz obu uczestniczących w wypadku samochodów marki BMW i Kia. Przesłuchano w charakterze świadków osoby, które podjęły próbę udzielenia pomocy ofiarom, a także osoby, które utrwaliły moment tragedii na kamerkach we własnych pojazdach. Przeprowadzono również badanie trzeźwości i test na obecność substancji odurzających u kierującego BMW z wynikiem negatywnym. Cytując na zakończenie RMF, pytany o doniesienia medialne dotyczące pokrewieństwa funkcjonariusza, który przybył na miejsce wypadku z kierowcą BMW, Ziobro powiedział, że ustalenia śledczych tego nie potwierdziły. Na pewno jest to osoba, którą stać na najlepszych adwokatów, którzy wiedzą, jak w takich sprawach kwestionować materiał dowodowy i przewrócić tezy prokuratury, ewentualnie zarzuty przed sądem, gdyby prokuratura występowała z jakimiś wnioskami. Prokurator musiał tak przygotować ten materiał, aby być pewnym, że tę sprawę obroni przed sądem, powiedział. Finalnie śmierć poniosły 3 osoby, w tym 5-letnie dziecko. To jest coś, czego nie zmienimy. Ani w komentarzach, ani cofając czas, bo tego zrobić się nie da. Zapraszam jednak Was do sekcji komentarzy. Tymczasem to wszystko w tym materiale. Do usłyszenia.